Radny Rafał Markwat obok naszego stanowiska. Wiadomo, jak jest mecz Widzewa, nie może pana zabraknąć. Nie, staram się być jak każdy mecz, czy to w domu, czy w wyjazdowym. Właśnie, dzisiaj emocje, wydawało się, że nie będzie emocji, bo Widzew gra z ostatnią drużyną w tabeli, a jednak gospodarze bardzo długo się nam opierali. Bardzo długo, 40 minut. Mam nadzieję, że już padła pierwsza bramka, więc za chwilę padną kolejne, rozwiąże się worek i będziemy mieli tutaj festiwal pięknych bramek. No, tak liczyłem na 5. 5-0, żeby było jasność. No troszkę apetyty są rozbudzone, prawda? Tak, już nawet niektórzy mówią, koledzy, że zaczyna się robić to nudne. No 3-0, 4-0. Ja jestem ostrożny, ale mam nadzieję, że ostatnią drużyną w tabeli wygramy to przynajmniej 5. Chociaż nie ukrywam, że ważne jest zwycięstwo, czy to 1, czy 5-0. Uwierzyłby pan, że Stal jest na ostatnim miejscu w tabeli? Nie, na ten moment nie. Bardzo dobrze się bronili przez te pierwsze 40 minut. Chyba nawet mieli jedną, dwie sytuacje, z których... Znaczy do bramki to jeszcze daleko, ale rzeczywiście byli pod naszej połowie i blisko naszej bramki. Jedno jest takie symptomatyczne, że wszędzie, gdzie grają piłkarze Widzewa, to dla tej miejscowości jest swego rodzaju święto. Ale to jest piękne. To świadczy o tym, że Widzew jest takim fantastycznym klubem. Gdzie nie jedziemy, do której miejscowości mamy nie przyjechać, tam nas zapraszają. To nikt nam nie oddaje walkoverów. Z jednej strony to szkoda, bo zawsze 3 punkty lepiej jest mieć pewne i nie wydawać pieniędzy na transport, ale z drugiej strony nawet czy to Piotrków, tak, czy inne mniejsze miejscowości, gdzie przyjeżdżamy, to nas zapraszają. Nawet specjalnie dla nas są takie udogodnienia, nie wiem, że zamiast 600 będzie 900 biletów, tak. To jest piękne. Ja się z tego bardzo cieszę, jestem z tego bardzo zadowolony. Poza tym, gdzie nie przyjeżdżamy, tam wszyscy mówią, że dziwią się, że Widzew tak nisko gra, ale mają nadzieję, że to jest ostatni raz, kiedy widzą tutaj Widzew grający w lidze tam czwartej, czy no w czwartej lidze w takiej małej miejscowości. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to naprawdę podnosi na duchu. Wspinaczka do tych wyższych klas rozgrywkowych niestety trochę potrwa, bo to jest jakby związane z tym, na jakim etapie w tej chwili Widzew jest. Na 5. poziomie rozgrywek, czyli w 4. lidze. Pan już myśli o 3. lidze, o tym, co tam wtedy będzie się działo? Ja jestem z natury takim realistą, więc ja czekam do... Już jak będziemy mieli pewność, że awansujemy do tej 3. ligi, mam nadzieję, że to będzie przynajmniej 3 kolejki przed końcem rundy, wtedy... Zaczniemy tak, no będzie 3. liga, będzie dużo mocniejsza niż jest teraz, więc trzeba będzie od samego początku bardzo ciężko pracować, ale ja jestem przekonany o tym, że zarząd i ludzie z zarządem współpracujący plus trener i zawodnicy mają tego świadomość. Będzie to ciężkie, ale tak jak widać teraz, to sprawia też dużo satysfakcji. No jeździmy na razie po miejscach bardzo blisko Łodzi, po takich miejscowościach, to tak też tutaj każdy mieszkaniec Głowna, czy to Strykowa, czy Poddębic, no, gdzie nie jedziemy, ma możliwość obejrzenia Widzewa, to sprawia, że ludzie zaczynają o Widzewie dobrze myśleć. Przypominają się stare chwile, takie mecze, czy to z Borussią, czy z Liverpoolem, zależy kto to ogląda. Cieszą się, że Widzew przyjechał, więc teraz w 3. lidze będziemy mieli możliwość szerzenia tej widzewskiej wiary w kolejnych miejscowościach, trochę dalej od Łodzi, ale to jest kwestia czasu. Liczę na to, że w 3. lidze też tylko minimum ten jeden rok, z 3. do 2., a druga już będzie taka ogólnopolska. Ja dodam jeszcze, że nie ma pan problemów, żeby wyjść z domu wtedy, kiedy jest mecz, bo żona także była sympatyczką i jest sympatyczką Widzewa, więc nie trzeba tłumaczyć, że ma się spotkanie z kolegami, czy idzie się na ryby. Nie, nie, absolutnie. Na szczęście nie mam takiego problemu. Nawet teraz też jesteśmy razem na meczu. Na poprzednich meczach, czy to na SMS-ie, czy w Aleksandrowie, czy w tej nieszczęsnej Byczynie był z nami nasz syn. Więc to nie, to... Czym skorupka za młodu? Tak, nie, to nie ma najmniejszego problemu. Tutaj mam nadzieję, że na nowy stadion, czy teraz na SMS-ach będzie ciepło, też będę go zabierał. Z wszystkim to polecam. Będzie 5-0? Niektórzy mówią, że minimum 5, tak? Jak rozmawialiśmy z trenerem Puską przed meczem, to ważne, żeby było 1-0. Trudno się z nim nie zgodzić. Ważne, żeby do przodu. Mam nadzieję, że... Ja w sumie, że 4-5. Trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Bardzo.